czas smutny. Przychodzi ten miesiąc i ten dzień, to jakoś sobie nie mogę w domu miejsca znaleźć i wie pan jak to jest. To jest takie przyzwyczajenie, no. Jakoś od młodych lat człowiek chodzi i tak się jakoś w to wciągnął. I czy w domu, czy jakieś tam różne spotkań, to jest na Matka Boska na pierwszym miejscu i Bóg jest na pierwszym miejscu. Co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze. To prawdziwe, jedyne, największe, za co warto życie dać. Jestem 10. raz, lata 70., 80., przerwa była, bo rodzina, dzieci. A teraz przyszedł czas, że no, idę w intencji o zdrowie dla mojej mamy i podziękować Maryi za swoje życie. No jesteśmy teraz aktualnie na Górce Przeprośnej, czyli jak sama nazwa mówi, przepraszamy się. Czyli tutaj witamy Jasną Górę, jeszcze z troszeczkę dalszej odległości, bo mamy ją tutaj przed sobą, Matkę Bożą. I to jest to miejsce, w którym wszyscy pielgrzymi nawzajem przepraszają się za wszystko, co mogli powiedzieć niemiłego, nieprzyjemnego drugiej osobie, drugiemu bliźniemu. I tutaj o to chyba szczególnie chodzi. Przepraszam, Aniu. Ja tutaj pielgrzymuję na Jasną Górę, a spełniam taką funkcję, że denerwuję kierowców, czyli kieruję ruchem. Ksiądz nas troszeczkę poprosił i to była pierwszy raz taka forma służby tutaj, jeżeli chodzi o kierowanie ruchem. Taka nowość. Wcześniej udało mi się posługiwać trochę w innej formie, bardziej w wokalnej, w muzycznej, ale to jest zawsze coś nowego, nowe doświadczenie, na pewno wyciszające, bo jednak jak się kieruje ruchem, to trzeba bardzo często wyjść troszeczkę naprzód albo dość mocno z tyłu i ta pielgrzymka jest na pewno bardziej pokutnicza, bo trochę trzeba pobiegać, trochę się trzeba pomęczyć, ale wydaje mi się, że Matka Boża to doceni na pewno. Bardzo dobrze mi się prowadziło ruch. Kierowcy raczej mają do nas respekt i słuchają naszych poleceń. Pamiętam z innych pielgrzymek, że zdarzały się wypadki nawet. Na szczęście w tym roku obyło się bez takich nieszczęśliwych sytuacji. Tego się nie da opisać. To jest bardzo głębokie i bardzo wewnętrzne przeżycie. Idąc tyle i niosąc w sobie mnóstwo intencji, dziękczynnych, błagalnych, ale i też mając świadomość swojej małości i słabości, to jest rzeczywiście bardzo piękne doświadczenie móc stanąć, zobaczyć miejsce, dom matki,
No i być blisko też swoich najbliższych. To jest moja córeczka, najstarsza. 3 synów zostało w domu, a idę z reprezentantką rodziny. Mam najmłodszego braciszka, którego wymodliłam 2 lata temu na pielgrzymce i staram się pomagać mamie w jak największy sposób. Wspieram ją duchowo, w modlitwie i czasami niosłam plecak, pomagam nieść nerkę i czasami niosę wodę. Zaufaj Słowu Bogu. Atmosfera była bardzo dobra. Myślę, że trochę ludzie zapomnieli o tym wszystkim, co teraz większość przeżywa, jakimś lęku, strachu. Oczywiście wszystkie te obostrzenia jakoś zachowujemy, ale trochę jakiejś takiej pozytywnej energii ta pielgrzymka w ludziach, że tak powiem, wytworzyła i myślę, że dobrze, że tak jest. Jakieś owoce duchowe z tego myślę, że będą, bo już w czasie drogi je rzeczywiście widzimy. Dwóch panów do tłup. Tłupy nie mają nóg, więc nie ruszą. Jest! Brawo! No tłupy, no jak niektórzy idą jeden dzień i nie ciężko jest, o to wezmę, nie ma problemu. Tylko... Idę dziękczynnie, tak? Bo ważne jest to, o co prosimy, ale jeszcze ważniejsze jest, żeby dziękować Matce Bożej za wszystko, co się otrzymuje od niej, od Boga, więc to jest głównie tutaj forma dziękczynna, a przy okazji też, żeby poprosić, no, żeby się wszystko w życiu układało. Teraz jestem aktualnie studentką, więc żeby kolejna sesja była zdana, żeby życie się tak ułożyło na chwałę Pana Boga. Ja szłam w intencji dziękczynnej, ponieważ kilka pielgrzymek wcześniej prosiłam Matkę Bożą i wysłuchała mojej prośby, dlatego teraz idę jej podziękować. Niestety 2 ostatnie lata nie mogłam się pojawić na pielgrzymce, dlatego teraz dopiero to odrabiam, że tak powiem. Zapisało się 501 osób, dzisiaj jest prawie 400 osób. Hasło, jakie nam przyświecało, to jest takie hasło, które przyświeca wszystkim pielgrzymkom archidiecezji łódzkiej: Jezus nadzieją Kościoła. We współczesnej całej tej atmosferze, jaka towarzyszy Kościołowi w różnego rodzaju mediach, można powiedzieć, że pielgrzymka to jest taka sprawdzona metoda duszpasterska, która mimo wszystko się przez lata jeszcze sprawdza, prawda? O różnych statystykach mówi się dzisiaj, że w kościołach mniej ludzi, natomiast pielgrzymka pokazuje chociażby nasza, że do końca tak nie jest, że ludzie są rzeczywiście takiej duchowej strawy spragnieni, bo gdyby tak nie było, to po prostu na pielgrzymkę by nie poszli i to pokazuje, że rzeczywiście Kościół jest żywy. Widać, że są ludzie odważni i ta odwaga, myślę, że innym też dodaje jakiejś takiej siły i przekonuje innych, że no, trzeba trochę wyjść z domu, bo skoro mój sąsiad, sąsiadka czy ktoś z rodziny przełamał strach i wyszedł, to mnie na to też, jeżeli tylko chcę, stać.